O panie Adrianie, to nie będą zwykłe zawody. Ach. Bo dzisiaj zobaczymy największe derby w historii naszego kraju. Nie ma większych derbów, nawet derby Argentyny się chowają przy tym. Tak dużych zawodów jeszcze nie było u nas. No nie było. Zawodów w dyscyplinie o nazwie Roller Derby. Na to leziem. Podjarany? Bardzo. Aż mi kubuś eksploduje w ręku. Proszę, nie pytajcie, co pan Adrian z tym swoim kubusiem przed chwilą robił. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów w dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Tu. Na to idziemy. Folk Slav. To są takie słowiańskie mistrzostwa. 8 drużyn występuje. Trzeba ten, buty zmienić. Prawego nogi. Ja pierdzielę, ludzie. Jo, ale... Trochę jak zapasy wygląda. Jak? Czuć emocje. Miękkie lądowanie. Może odpali pan wrotki dzisiaj? To gra zespół z Łotwy i zespół z Wrocławia chyba. To Łotwa jest we Wrocławiu? Panie Adrianie, to jest generalnie dyscyplina wymyślona przez kobiety. Co pan mówi? Więc musi być dobra. Słyszał pan kiedyś, żeby kobiety wymyśliły coś nie tego? Nagrywaj, bo to dla dzieci. Ja nagrywam, ciebie nagrywam. Nie nagrywasz, tam nagrywa. Tam ważniejsze niech, są. Niech dzieci ciebie pooglądają. A co ja jestem jakiś ten? Misiu Szatek jestem jakiś? Co mają wieźmy? Pleple oglądasz, to już ciebie lepiej. Świnkę Pepe lepiej. Co, to nie jest... No i pierwszy mecz za nami. Tak. Ktoś wygrał, ale w sumie nie wiemy kto, nie? Panie Adrianie, drugie spotkanie. Nie wiemy kto w nim gra chyba. A nie, tam jest napisane na tym, jest napisane. I co jest napisane? Nie wiem. Mars Handbreaking ktoś? Te cegły są w takim kolorze, że nic nie widać. Dawaj, za mało krwi. Panie, przy drugim meczu to już można by jakieś zasady poznać bardziej. No to pan wyjaśni. No zasady są takie, nie? Że... Skończyć jam wcześniej może jammer, w tym jeden pivot. Kurwa. To ten, co pije piwo. A, to ten, co pije piwo. No tak, racja. Dobre, zaczynam się wczuwać. O. Rozumiem. Nic nie rozumiem. Nie szkodzi. Dobra, nie przeginajmy już z tymi zasadami, panie. Po prostu oglądajmy. Ależ to było meczyko, nie? Gdzie? No jak? Teraz to jest przerwa teraz jest. Nie, następny mecz już chyba. Chyba koniec meczu, nie połowy. To koniec czego to było? A nie, dobra. Połowy czy meczu? Moim zdaniem meczu. Meczu. No meczu, bo się dziewczyny zmęczyły. Już zaraz trzeci mecz. Nie. Zawodniczki z Poznania się rozgrzewają. Grają z zawodniczkami z Brna. To Poznanie z białych? Te panie z Brna to mają fajne pamiątki. Idziemy teraz do sklepiku z pamiątkami. Aż tyle pieniędzy nie wziąłem, podejrzewam. O kurde, to jest chyba to, co mówiłeś. Panie Adrianie, coś takiego pan musi sobie wziąć. Na język sztuczny język jest? Mydła w kształcie... Tego lepiej nie lizać, bo później się piana z ust może iść. Mydełka w kształcie czego? Mydełka przygotowały dla fanów w kształcie... No nie powiemy czego, bo nie wolno, bo jest 22. Przed 22 jeszcze. Nie no kurde, no przecież czego nie można. W kształcie cipek. No tak, takie pamiątki przygotowały. No. Zobacz. Podobno za wzór robiły zawodniczki. Jak jesteś fanką jakiejś zawodniczki, to możesz kupić jej mydełko. Ale mi się wydaje, że jakby wprowadzić do sprzedaży mydełko w kształcie na przykład twojego siusiaka, o, to by był bestseller. No nie? Moim zdaniem bardzo dobry pomysł to jest. No, ciekawe. Koniec! Ciekawe, która by kobieta kupiła. Kobieta musiałaby kupować. Na co, dla mężczyzn? Nie jeden kibic by wziął. Ja bym kupił. Te zawodniczki to w ogóle mają jakieś swoje ksywy. No nie występują pod nazwiskami, tylko pod ksywami. Upiorna żółta na przykład. Jak cnotliwa ameba. Sędzia Szczepan jest zawsze. Czasy się zmieniają, a sędzia Szczepan jest w każdej komisji. W Stanach dosyć popularna była, z tego co sprawdzałem. Arabella. Syfilis dealer. Syfilis dealer? Bardzo dobra zawodniczka. Jak mnie nie tego, no. Zobacz pani, ilu jest sędziów w ogóle. Siedmioro. Ale siedmioro chyba jest na placu, a jeszcze są sędziowie poza. No tu jest jeszcze jedna pani, coś druga pani, tu jest. To więcej jest sędziów niż zawodniczek. Bardzo dobrze, wtedy jest uczciwie. No nieuczciwe to jest. No. Piłce nożnej tak powinni zrobić. O, właśnie. Powinno być arbitrów co najmniej 24. 24. No to i plus na warze 14. I na browarze 17. I na browarze, bo to się zmieniać.
Ale było, nie? Fajne. A w tajemnicy Państwu na koniec powiem, że pan Adrian zamierza w poniedziałek kupić wrotki. Co? Nie słyszałeś, nic nie słyszałeś. Panie... Są zawody, w których panowie też występują. Na rolki nigdy nie jeździ za stary. W poniedziałku. Trening. Trening. Na Wisłostradzie. Ale to tajemnica. Od drugiej do czwartej w nocy. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment. Kapitanbomba.pl. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać.